Czy zastanawiało Cię, dlaczego na naszej planecie, Ziemi, istnieje życie? W kosmosie panuje bardzo niska temperatura, dochodząca do minus 273 stopni Celsjusza. Na Ziemi, nawet zimą, temperatura nie spada poniżej minus 100 stopni Celsjusza. Przyczyną tego stanu rzeczy jest efekt cieplarniany. Efekt ten, inaczej zwany szklarniowym, to zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury panującej na planecie. To dzięki niemu na Ziemi możliwe jest życie. Przyczyną tego zjawiska jest obecność atmosfery, która ogranicza wypromieniowanie ciepła w przestrzeń kosmiczną. Naturalny efekt szklarniowy jest korzystny dla życia na Ziemi, ale w wyniku zanieczyszczenia powietrza obserwujemy jego nasilenie. Powstaje on na skutek obecności gazów cieplarnianych w atmosferze. Do gazów cieplarnianych zaliczamy tlenek węgla 4 i parę wodną, a także metan, tlenki azotu i siarki, freony i ozon. Znaczna część z nich ma pochodzenie zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, czyli związane z działalnością człowieka. Okazuje się jednak, że ilość wytwarzanych gazów w naturze jest wielokrotnie większa niż tych wytwarzanych przez człowieka. Najważniejszym skutkiem nasilenia efektu cieplarnianego jest podwyższenie temperatury. W konsekwencji może to prowadzić do stopniowej zmiany klimatu na cieplejszy. Spowodowałoby to roztopienie lodowców i podniesienie poziomu wód, a co za tym idzie, powodzie i podtopienia. Następstwem może być też nasilenie się znanych nam zjawisk pogodowych, np. huraganów lub występowanie ich w miejscach, w których do tej pory się nie pojawiały. Co ciekawe, naukowcy zauważają też pozytywne strony nasilenia efektu cieplarnianego, zarówno w skali domowej, jak i globalnej. W skali budżetu domowego to m.in. mniejsze wydatki na ogrzewanie zimą. Ciekawa wydaje się też koncepcja mówiąca o tym, że z powodu nasilenia efektu cieplarnianego kolejna epoka lodowcowa na Ziemi może nadejść o dziesiątki tysięcy lat później. Dzięki temu być może unikniemy głodu, upadku rolnictwa, epidemii czy gwałtownego spadku liczby ludności. W skali całej planety, skali makro, pozytywnych skutków jest więcej. Wymieńmy kilka z nich. Topnienie lodowców Grenlandii sprawia, że do Oceanu Atlantyckiego trafia 300 tysięcy ton łatwo przyswajalnych związków żelaza, wykorzystywanych przez wiele morskich organizmów. Podwyższenie temperatury to wydłużenie okresu wegetacji. Możliwe byłoby zbieranie plonów dwa razy w roku, a cieplejszy klimat umożliwiłby uprawianie większej liczby gatunków roślin. Zwiększona zawartość tlenku węgla 4 w atmosferze to dobra wiadomość dla roślin, flory, które dzięki temu gazowi stają się bujniejsze i bardziej odporne na suszę. Należy też wspomnieć o potencjalnych bogactwach naturalnych, ropie naftowej czy rudach metali, ukrytych pod skorupą lodową. Dzięki roztopieniu części lodowców, statki handlowe mogłyby pływać inną, krótszą drogą, nowe morskie szlaki handlowe. Do naturalnych przyczyn emisji gazów cieplarnianych zaliczamy aktywność wulkaniczną oraz biologiczną roślin, flory i zwierząt, fauny. Do źródeł emisji powodowanych działalnością człowieka zaliczamy spalanie paliw kopalnych, np. w elektrowniach, produkcję cementu z węglanów, czyli soli kwasu węglowego, użytkowanie lądu, szczególnie wylesianie, stosowanie w nadmiarze nawozów azotowych, chów bydła. A jaka jest świadomość społeczna dotycząca omawianego zjawiska? Sprawdźmy. Jaka jest definicja efektu cieplarnianego? Efekt cieplarniany jest to zjawisko podnoszenia się średniej globalnej temperatury. To jest taki efekt szklarni, kiedy wytwarzane są tak zwane gazy cieplarniane i one w jakiś sposób zaburzają funkcjonowanie środowiska w taki sposób, że podnosi się na przykład średnia temperatura klimatyczna na świecie. No to jest stosunkowe zwiększanie się średniej temperatury na Ziemi. Jakie czynniki wpływają na wzrost tego efektu? Przykładowo elektrownie węglowe, ponieważ odpady, które są wytwarzane podczas wytwarzania tej energii, to między innymi gazy cieplarniane oraz na przykład hodowla bydła jest jednym chyba z największych takich czynników, które wpływają na efekt cieplarniany.
wydzielanie różnego rodzaju gazów przez fabryki na przykład? No, zanieczyszczenie środowiska, dziura ozonowa i też no, z grubsza to chyba tak, wpływ człowieka przede wszystkim. No. Czy i w jaki sposób powinniśmy przeciwdziałać temu zjawisku? Przeciwdziałać należy z punktu widzenia naszego. Bo, no, redukować emisję spalin, właśnie dbać o środowisko. Zmienić metodę pozyskiwania energii oraz na przykład zmniejszyć zapotrzebowanie na produkty pochodzące z bydła na świecie. Należałoby na tyle urynkowić alternatywne źródła energii, żeby one stały się powszechne i stały się w przyszłości mniej drogie, bo to jest kolejny problem, gdzie wiele biednych państw po prostu nie jest w stanie prowadzić ekologicznej polityki. Niewątpliwie ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami wpłynie nie tylko na efekt cieplarniany. Każdy z nas może się do tego przyczynić. Kilka drobnych nawyków i przyzwyczajeń, które w sobie wyrobimy, na pewno w tym pomoże. Problem efektu cieplarnianego i ocieplenia klimatu jest poważny. Jak widać na grafice, w ciągu ostatnich 100 lat temperatura na Ziemi wzrosła o około 1 stopień Celsjusza. Spowodowało to już pewne zmiany na świecie i można zakładać, że jeszcze za Twojego życia będą one coraz bardziej zauważalne.